Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: oto Baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: czego szukacie? Oni powiedzieli do Niego: Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny 10. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas, to znaczy Piotr. Gdybyśmy mieli jednym słowem streścić dzisiejszą Ewangelię, byłoby to słowo powołanie. W adhortacji apostolskiej Gaudete et Exultate papież Franciszek pisze: wiele jest rodzajów świętych. Obok tych, którzy oficjalnie zostali uznani przez Kościół za świętych, są też i tacy, i to o wiele liczniejsi, o których nie wspominają podręczniki historii, a jednak odegrali oni decydującą rolę w przemianie świata. Jest wśród nich wielu chrześcijańskich świadków, których męczeństwo jest znamienne dla naszych czasów. Każdy święty jest misją zaplanowaną przez Ojca, by odzwierciedlić i uosabiać w specyficznej chwili dziejów pewien aspekt Ewangelii. Świętość jest doświadczeniem tajemnic życia Chrystusa, ciągłym umieraniem i zmartwychwstawaniem wraz z Nim, naśladowaniem różnych aspektów Jego ziemskiego życia, bliskości względem odrzuconych, ubóstwa, ofiarnej miłości. Pozwól Duchowi kształtować w Tobie osobistą tajemnicę, która może odzwierciedlać Jezusa Chrystusa we współczesnym świecie, w misji budowania Królestwa Miłości, Sprawiedliwości i Powszechnego Pokoju. Benedykt XVI powiedział kiedyś: również w obecnym czasie, w którym istnieje niebezpieczeństwo, że głos Pana zostanie przytłumiony przez liczne inne głosy, każda wspólnota kościelna jest powołana do wspierania powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego i troszczenia się o nie. Ludzie zawsze bowiem potrzebują Boga, także w naszym świecie technologicznym, i zawsze będą potrzebni pasterze, którzy głoszą Jego słowo i dzięki którym ludzie spotykają Pana w sakramentach. Święty Jan Paweł II mawiał kiedyś: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego prawdziwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. I wracamy do tego słowa powołanie. Jezus powołuje uczniów, powołuje każdego z nas. Ale zanim człowiek wchodzi na tą drogę, Jezus pyta: czego szukacie? Kogo szukacie? Czego właściwie ode mnie oczekujecie? Bo jeśli będziecie tylko myśleć po ludzku, będziecie myśleć tylko o tym, co doczesne, to nie będziecie szczęśliwi z tej drogi, którą wam wyznaczę. Ale jeśli będziecie chcieć się upodobnić do mnie, wtedy będziecie szczęśliwi. Bo kto z kim przestaje, takim się staje. Dlatego Jezus zaprosił swoich uczniów tam, gdzie mieszkał, aby zobaczyli, jak działa, jak kocha, jak żyje, co mówi. Pójdźmy więc za Chrystusem świadomi, z wiarą, a wtedy na pewno nie zawiedziemy się.